Witajcie kochani na kanale Dziennik Anny P. Jak się macie? Mam nadzieję, że wyśmienicie. No u mnie nie mogłoby być lepiej. Na przemian jestem przerażona i szczęśliwa jednocześnie. Dzisiejszy film jest naprawdę dla mnie wyjątkowy, ponieważ chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć o moim debiucie dziewiarskim. Tak, w końcu przyszedł ten dzień. I mogę się pochwalić swoim pierwszym projektem dziewiarskim. Mój projekt powstał we współpracy z marką Hobby. Otóż mogłam wybrać z ich asortymentu włóczki do stworzenia mojego pierwszego dziewiarskiego projektu. Jeżeli mnie oglądacie już dłużej, to pokrótce znacie historię tego całego mojego przedsięwzięcia, ale postaram się króciutko ją teraz przybliżyć. Wyjątkową osobą w moim życiu była moja babcia Danka. Od niej się wszystko zaczęło, jeżeli chodzi o pasję do dziewiarstwa. Była tą iskrą, która rozpaliła ogień. Jestem jej ogromnie za to wdzięczna. I nie mogło być inaczej, jak właśnie tak, że mój pierwszy dziewiarski projekt będzie poświęcony pamięci mojej babci. Wstępnie miał być to po prostu tylko sweter. Sweter inspirowany jej twórczością, swetrem, który dawno, dawno temu babcia wydziergała dla mnie. Sweter, który uwielbiałam, ale niestety czas i nie do końca udana jakość wełny, z której był wykonany, no, sprawiły, że niestety już od bardzo, bardzo dawna nie mogę go nosić, ale oczywiście mam go na pamiątkę w moich zbiorach, ponieważ jest to ślad mojej babci w moim życiu, który nadal trwa. No więc postanowiłam, że po prostu na podstawie tego jej jakby projektu, który był w sumie bardzo prosty, ja stworzę jakby własną wersję tego swetra. W oryginale był to kardigan właśnie z takim szalowym kołnierzem, dwurzędowy, zszywany, długi rękaw. Tak naprawdę prosta rzecz. Ja postanowiłam użyć po prostu jakby tego pomysłu co do jakby takiego wizualnego wyglądu tego swetra, ale postanowiłam wykorzystać wszystkie techniki, których się nauczyłam do tej pory, dziejąc przez te ostatnie lata, tak aby ten sweter był jak najbardziej konstrukcyjnie, no może nie tyle nowoczesny, co jakby dostosowany do moich potrzeb, do tego, jak ja lubię dziergać, jak ja lubię też nosić. Nie cierpię zszywać dzianiny. Wstępnie miał być to po prostu kardigan, ale miałam tak wiele pomysłów na zastosowanie tego pomysłu mojej babci, że stwierdziłam nie. No to przynajmniej musi być trio, bo bardzo marzyła mi się kamizelka właśnie w stylu tego swetra. Oczywiście chciałabym znowu mieć taki kardigan, jaki babcia dla mnie stworzyła, no ale też pomyślałam, że jest to super pomysł na to, żeby stworzyć z tego po prostu sweter. A teraz to już w ogóle marzy mi się Dana Jacket. Mam już nawet pomysł, mam pomysł, z czego zrobię tą Dana Jacket, bo zrobię. Także nie wiem, może powstanie cała drużyna piłkarska. Zobaczymy. Ale wróćmy do kamizelki. Pierwszym moim projektem, właśnie ku pamięci mojej babci Danki, będzie kamizelka Dana West. West z angielskiego kamizelka. Ach, nie miałam za dużo czasu na ten projekt, niestety, ponieważ właśnie ograniczały mnie terminy związane ze współpracą z marką Hobby. No ale cóż, czego się nie robi. Bardzo jestem zadowolona, że skorzystałam właśnie z asortymentu Hobby i wybrałam tam wełnę, która jak się okazało, no idealnie spełniła moje oczekiwania, jeżeli chodzi o wełnę na kamizelkę. Oczekiwałam, że wełna będzie przede wszystkim ciepła, będzie gęsta, tak aby trzymała cały kształt kamizelki, będzie puszysta, aby ten kołnierz też bardzo ładnie się układał, będzie plastyczna, miała być oczywiście wytrzymała, dobrej jakości. No, cudownie byłoby w fantastycznych kolorach do wyboru. Wiele było tych wymagań moich i naprawdę z ręką na sercu Wam mówię, nie mogłam trafić lepiej. Jestem bardzo zadowolona, że te włóczki spełniły te moje oczekiwania i teraz mogę się cieszyć fantastyczną kamizelką.
Włóczki, jakie wybrałam z asortymentu Hobby, to przede wszystkim 100% wełna, Friends Wool, jako właśnie ta główna nić, a do tego, oczywiście, no nie mogło być inaczej, dobrałam Kid Silk, także właśnie z serii Friends, oczywiście w idealnie pasującym kolorze. Duet naprawdę idealny. Od kilku dni mamy pogodę iście jesienną i nieprzerwalnie testuję moją kamizelkę i naprawdę, no mogę się tylko rozpływać w zachwycie, no nie da się inaczej. Ale kochane, jeżeli będziecie chciały razem ze mną wydziergać tę kamizelkę, a z jakichś względów nie chcecie, nie możecie zaopatrzyć się właśnie w ten zestaw włóczek, myślę, że jak najbardziej możecie skorzystać z włóczek alternatywnych, o których powiem w dalszej części filmu. Jednakże to, na co musicie zwrócić uwagę, wybierając alternatywną włóczkę, to właśnie te wszystkie czynniki, które są ważne w projekcie tej kamizelki, aby ona nie była za sztywna, za twarda, ale jednocześnie też nie może być oczywiście za cienka. Musi mieć tą taką średnią grubość, aby ten wygląd tej kamizelki został zachowany. Oczywiście sugerujcie się próbką, ale też pamiętajcie o tym, że nie tylko chodzi o to, żeby próbka się zgadzała, ale też o ten rodzaj tej dzianiny. Ja chciałam, żeby moja kamizelka była wygodna, praktyczna, aby była ciepła, miła, miękka, więc starajcie się, wybierając te zamienniki, sugerować tymi wszystkimi czynnikami, tak aby wyszedł Wam jakby podobny styl dzianiny, którą ja Wam tutaj proponuję. Wtedy, myślę, będziecie zadowolone. Ale jeżeli chciałybyście wypróbować jakąś nową wełnę, to naprawdę na ten mój projekt serdecznie i szczerze Wam polecam właśnie zestaw tych dwóch włóczek. Mają fantastyczne kolory. W kolejnej części filmu także Wam opowiem o tym, bo oczywiście miałam ogromny problem, żeby zdecydować się na kolor, chociaż miałam dokładną wizję stylu, w jakim chcę, aby ta kamizelka została wykonana, czyli też miałam tutaj na myśli kolorystykę i podam Wam kolory, które może Was też zainspirują do stworzenia tej kamizelki. Takie, które brałam pod uwagę, no ale wiadomo, nie mogłam wybrać wszystkich i zawężyłam do tych kolorów, które mam. Ja wybrałam kolor Chocolate numer 12 oraz Open Sea numer 79. Jeżeli chodzi o konstrukcję tej kamizelki, oczywiście moja babcia nie znała tych wszystkich technik, które ja tutaj zastosowałam. Jej kardigan był oczywiście zszywany, w żaden sposób nie był jakoś kształtowany, jeśli chodzi o sylwetkę. Ten kołnierz też babcia sobie sprytnie tam wymyśliła, ale jednak to nie było to. Ja postanowiłam po prostu, wiedząc już to, co wiem dziś, zrobić to po swojemu. Czego możecie się spodziewać? No na pewno nie jest to udzierg dla osób początkujących, chyba że już naprawdę macie wiele swetrów za sobą, mimo że są proste, macie już względne pojęcie i chcecie się nauczyć czegoś więcej, więc jak najbardziej możecie spróbować swoich sił. Zwłaszcza że stworzyłam dodatkowy film poświęcony tej kamizelce, i który także dzisiaj się ukazał już na kanale, stworzyłam film instruktażowy do zrobienia właśnie tej kamizelki. Mając przepis plus ten film, myślę, że na pewno sobie poradzicie. W razie czego na podany e-mail możecie pisać swoje uwagi, pytania, gdyby coś było niejasne. Ja mam nadzieję, że będę w stanie pomóc. Konstrukcja jest niby prosta, ale ma parę smaczków. Oczywiście wykorzystałam rzędy skrócone. Jest też podwójna dzianina. Jest i-cord. Zakańczanie ściągaczy wykonałam metodą tak zwaną włoską, której się nauczyłam u Petit Knit. Przedstawiam też propozycję wykonania dziurek. Oczywiście jeżeli macie jakąś własną metodę, możecie ją oczywiście wykorzystać. W filmie po kolei, jakby krok po kroku, przedstawiam te najtrudniejsze właśnie momenty, które, mimo że starałam się je opisać jak najbardziej klarownie, czytelnie, to jednak może będą sprawiały trudności, więc mam nadzieję, że kiedy to zobaczycie na filmie, wszystko się rozjaśni i jakoś to już pójdzie dalej łatwiej. Kamizelka jest dziergana oczywiście na drutach z żyłką. Wykorzystuję trzy grubości, 4 mm, 4,5 i 5.
Tutaj oczywiście musicie się zaopatrzyć także w guziczki, 6 guziczków. A tak, igła, nożyczki, miara, dobre chęci. Zaczynamy dziać od góry karku, od tyłu kamizelki. Kształtujemy rzędami skróconymi ramiona. Później dodajemy oczka na tyle kamizelki, na podkroje pach. Następnie przechodzimy do przodu, najpierw jednego, później drugiego. W momencie, w którym wyrównamy poziomy, łączymy wszystko na jeden drut i przerabiamy już razem do dołu. Oczywiście wykonujemy plisy wokół podkroju rękawa, później kołnierz. Kołnierz, och, spędzał mi sen z powiek, ale nie wiem, czy to możliwe, czy to prawda, ale mam wrażenie, że kiedy już pierwszy raz próbowałam się zmierzyć z tym kołnierzem przy właśnie kardiganie, miałam więcej trudności niż teraz. Teraz tak jakby, no tak jakby ktoś mi dyktował w głowie, co ja mam zrobić. I okazało się, że prawidłowo. Wyszło, myślę, całkiem nieźle. No ale ocenicie sami. Oczywiście będą rzędy skrócone także przy tym kołnierzu, aby uformować jego tutaj kształt. Całość jest wykończona i-cordem. Oczywiście po drodze trzeba zrobić dziurki, później przyszyć guziczki i w sumie to już jest tyle. Jedno, co chciałabym wyraźnie zaznaczyć, to to, że musicie wyprać ten udzierg i go zblokować. Ponieważ, przynajmniej opierając się oczywiście na pracy z tą wełną, ta wełna ewidentnie potrzebuje blokowania. Kiedy wypierzecie, oczywiście w sposób delikatny, aha, ja nie wirowałam tej włóczki, naprawdę nie chciałam tutaj eksperymentować, nie chciałam testować, zrobiłam to w sposób tradycyjny, bez pralki. A więc kiedy będziecie już rozkładać tą mokrą dzianinę, dokładnie rozłóżcie ją w takiej formie, w jakiej ma wyschnąć, tak jak ma być. Ja robiłam to w ten sposób, że guziczki miałam zapięte, a kołnierz miałam wyłożony tak, jak właśnie zamierzałam go nosić. Musicie nadać kształt temu kołnierzowi, nadać kształt całości, ładnie wygładzić. Możecie delikatnie naciągnąć, nie przejmujcie się. Powinno być wszystko jak trzeba. Oczywiście, kiedy będziecie korzystać z innych włókien niż ja tutaj proponuję Wam, musicie wziąć poprawkę na to, jak to włókno będzie się zachowywało. Więc tutaj jakby nie jestem w stanie, nawet z tych propozycji, które zaraz Wam przedstawię, no nie jestem w stanie Wam zagwarantować tego efektu, ponieważ ja tego jeszcze nie robiłam. Jedynie mogę Wam podpowiedzieć, jakie włókna mogą dać podobny efekt, ale to na pewno nie będzie to samo. Jednak jak nie eksperymentować? No, dziewiarstwo to jest jeden wielki eksperyment. No chyba, że się ogląda vlogi dziewiarskie i się słucha. No dobrze, to takie żarciki. Projektowanie było dla mnie jakby naturalną koleją rzeczy. Jeżeli oglądałyście wcześniejsze moje filmy, to wiecie, że modą zawsze się interesowałam i projektowanie ubioru ogólnie było moim ogólnym takim wielkim marzeniem jeszcze jako małej dziewczynki. No, potoczyło się inaczej, no ale cóż. Czuję w sobie ogromną pasję do tworzenia. Tak, jestem tą artystyczną duszą, która po prostu pragnie się wyrażać. I liczy się to dzieło, jakby to dziecko, liczy się po prostu to, że można coś dać. Nie wiem oczywiście, czy przypadnie Wam do gustu mój styl, ale konsekwentnie mam zamiar go budować i marzy mi się, aby moje dzianiny były czymś jednak ponadczasowym. Czymś wyjątkowym, aczkolwiek nie jakimś awangardowym, czy jakimś takim bardzo oryginalnym na siłę. Chciałabym, żeby to było eleganckie, ale jednak na każdą okazję. To mają być rzeczy użytkowe, praktyczne, w których ja się będę dobrze czuła, które będą wykonane z włókien tej najlepszej jakości, na jaką mnie stać w danym momencie, tak aby jak najdłużej mi służyły, aby jak najlepiej zawsze wyglądały. Czy to mi się uda? No zobaczymy. Ja się nie będę poddawać. Zobaczymy. Pomysłów mam bardzo wiele, no ale czasu już troszkę mniej, więc trochę to potrwa. No, ale od czegoś trzeba zacząć. Zaczynamy od Dana West.
oczywiście będzie to dla mnie no, wielka przyjemność, wielka satysfakcja taka osobista, jeżeli będziecie chciały wydziergać moje projekty. Wiem, że wiele z Was, zresztą moja babcia także to robiła, sprzedawała swoje udziergi, robiła na zamówienie. Ja na to osobiście no, nie mam niestety czasu. Ale jeżeli chciałybyście sprzedać udzierg z mojego projektu, nie mam nic przeciwko temu. Naprawdę. Jedyna moja prośba to, jeżeli gdziekolwiek będziecie zamieszczały swój udzierg zrobiony na podstawie mojego projektu, to proszę Was, aby była tam wzmianka o tym, że ja jestem autorką tego projektu. Ale jak najbardziej niech się dzieje i niech świat pięknieje. Bardzo się ucieszę, jeżeli to Wam sprawi radość, jeżeli to Wam sprawi jakąś korzyść, także finansową. Nie widzę w tym żadnego problemu. Możecie sprzedawać udziergi z moich projektów. W związku z tym, że to jest mój debiut dziewiarski i naprawdę miałam niewiele czasu, żeby wywiązać się tutaj z terminów i wszystko dopiąć tak na ostatni guzik, pomyślałam, że no właśnie przez to, że nie było czasu tak na jakieś profesjonalne testy, na jakąś taką gwarancję tego, że ten wzór, który przygotowałam, jest bezbłędny, pomyślałam, że zrobię niespodziankę dla Was. Mam nadzieję, że to Was ucieszy. Pomyślałam, że w związku z tym, że nie było czasu na profesjonalne testy, ja sama też nie miałam wystarczająco dużo czasu, aby tak na 100% sprawdzić ten mój wzór. To już nawet nie o to chodzi, czy ja go dobrze zaprojektowałam, tylko chodzi o to, czy dobrze go opisałam. Pomyślałam, że jeżeli chcecie, to wszystkie możecie być moimi testerkami. Słuchajcie, do 8 września rozdaję ten wzór zupełnie bezpłatnie. Jeżeli macie ochotę wydziergać ze mną moją Dana West, napiszcie na mój e-mail z informacją, że chciałybyście otrzymać ten wzór, a ja Wam go odeślę, oczywiście w formacie cyfrowym, w formacie PDF. Później oczywiście, po 8 września wzór będzie już dostępny odpłatnie na któreś z platform do tego przeznaczonych. Jeszcze nie zdecydowałam, co to będzie za miejsce. Muszę się jeszcze dobrze zastanowić nad tym. Mam nadzieję, że taka propozycja się Wam spodoba. I że może to też jakoś przełamie pewne lody tutaj i skusicie się, mimo że gdzieś tam może nie dowierzacie w swoje umiejętności, to anuż może jednak, może to jest ten czas, żeby spróbować czegoś trudniejszego, żeby zrobić coś innego niż dotychczas. No ja będę przeszczęśliwa, no to chyba jest oczywiste. No ogarnia mnie straszne naprawdę wzruszenie. Ja nagrywam ten film, słuchajcie, już drugi raz, bo wcześniej byłam tak po prostu przejęta tymi emocjami, że nie mogłam tego wręcz opanować. Dziś mam nadzieję już jest spokojniej i mam nadzieję, że już mówię składnie i do rzeczy. Jeżeli chodzi o wełny alternatywne do mojego projektu, to pomyślałam, że skoro z takim miłym przyjęciem spotkał się mój ostatni film i to właśnie, że mówiłam o włóczkach z firmy Drops, to właśnie zaproponuję Wam coś od tego producenta. Też mam duże doświadczenie, więc wiem mniej więcej, jak te wełny się zachowają, więc mogę mieć taką skalę porównawczą. Przede wszystkim myślę, że oczywiście Kid Silk tutaj, Jak najbardziej Kid Silk jako ta jedna nitka, ale ta druga nitka to z pewnością może być Nepal, to z pewnością może być Karizma, może być Big Merino, może być też Soft Tweed. Te wszystkie włóczki, myślę, dadzą podobny efekt, choć oczywiście nie ten sam, bo troszkę im brakuje takiej właśnie tej wyważonej tęgości, tej takiej odpowiedniej ciężkości do tego wzoru. Ale mogą wyjść bardzo fajne, ciekawe udziergi. Jedynie pamiętajcie o tym, żeby wziąć pod uwagę to, jak wełna się zachowuje po praniu. Czy jeżeli ma tendencję do rozciągania, to żeby pomyśleć nad grubością drutów. Zaproponowałam dwa rozmiary przy mojej kamizelce. Dwa takie bardziej jakby uniwersalne, czyli taki SM i LXL. Tutaj oczywiście możecie sobie tymi rozmiarami troszeczkę operować. Jeżeli potrzebujecie, no nie wiem, XS-kę na przykład, jesteście naprawdę drobne, możecie użyć po prostu
cieńszej nici, ale też nie za cienkiej, no bo wtedy nie będzie tego efektu. No tutaj na przykład myślę, że z pewnością Karizma się sprawdzi, ponieważ ona jest jednak taka luźniejsza, troszeczkę cieńsza i jak najbardziej można ją wziąć na troszeczkę cieńsze druty i może wtedy się uda uzyskać troszeczkę mniejszy udziark, ale zachowujący właśnie te wszystkie proporcje. Z drugiej strony, jeżeli wybierzecie na przykład Big Merino, no to tutaj z tego co wiem, ona potrafi się dość troszeczkę wyciągać. Musicie to też wziąć pod uwagę. No bardzo jestem ciekawa. Może sama nawet spróbuję z którejś z tych właśnie alternatywnych włóczek wydziergać sobie inną wersję. No zobaczymy. Oczywiście włóczki o podobnej tej gramaturze, dającej podobną próbkę, którą ja Wam wskazałam w moim wzorze, innych producentów też jak najbardziej mogą się sprawdzić. Tutaj no ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, trzeba sprawdzać, trzeba testować. Jeżeli jednak chciałybyście spróbować nowy rodzaj wełny i zainteresowała Was włóczka od Hobby, ta z serii właśnie Friends, czyli ta Friends Wool i Friends Kid Silk, to powiem Wam, jakie kolory brałam jeszcze pod uwagę, zastanawiając się nad kamizelką dla siebie. Oczywiście, biorąc pod uwagę, że chciałam stworzyć taki ponadczasowy, elegancki styl, kojarzący się z takim eleganckim luksusem, komfortem, nie mogło zabraknąć kolorów takich podstawowych. Przepięknym kolorem w ofercie Hobby jest kolor cappuccino, numer 10. Oczywiście off-white, no myślę, że to będzie, to kamizelka, to będzie już po prostu takie cudo. Och, naprawdę, luksus w najczystszej postaci. Bardzo ciekawy efekt może powstać przy kolorze Deep Ocean 89. Oczywiście black. Kamizelka do wszystkiego, zawsze, wszędzie. Ach, jak do białej koszuli pewnie będzie pięknie wyglądała. Gdybyście jednak chciały troszeczkę jednak koloru, to według mnie, ja to tak widzę oczami wyobraźni, najbardziej pasujące takie żywe kolory z tej właśnie oferty Hobby to byłyby Olive numer 109, Boysenberry numer 57, Cognac numer 17, Mulberry numer 55. To są moje typy. No ciekawa jestem, jakie Wam kolory się spodobały. Jeżeli macie ochotę, napiszcie mi w komentarzu. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, czy macie jakieś własne pomysły na tę kamizelkę. Bardzo mnie też kusiło, oj bardzo, spróbowanie zrobienia takiego melanżu. Otóż chciałam wykorzystać kontrastową nitkę Kid Silka, na przykład czarną, i połączyć z antracytem, żeby wyszedł taki niby pieprz, no może to za dużo powiedziane, ale wiecie, taki melanż. Tak samo kolor biały, ale w połączeniu właśnie z brązem, z tą czekoladą. Jakby to wyszło? Mogłoby być ciekawie, naprawdę, mogłoby być ciekawie. Albo ten brąz z szarym, też pięknie by było, też byłoby super. No pomysłów, słuchajcie, jest wiele, no chciałoby się wszystkie zrealizować, wykorzystać, no ale niestety, nie da rady. Jednak mam nadzieję, że troszkę Was zainspirowałam. Mam też nadzieję, że może macie w swoich zapasach jakieś włóczki, z których mogłybyście zrobić ze mną tę kamizelkę. Pamiętajcie o tutorialu, który przygotowałam na kanale. Mam nadzieję, że w sposób czytelny wszystko przedstawiłam. W razie czego śmiało piszcie, jeżeli tylko będę mogła Wam pomóc i odpowiedzieć na Wasze pytania, to oczywiście to zrobię. Kochane, bardzo Wam dziękuję za tak liczne komentarze pod poprzednim filmem, za taki ogrom serdeczności, wsparcia, za to kibicowanie. No, moja przygoda z projektowaniem myślę, że dopiero się zaczęła. Nie jest to tak łatwe, jak przypuszczałam. Piętrzą się trudności już w momencie samej konstrukcji, a później pojawia się także dużo trudności technicznych, w sensie wykonania samego jakby opisu, tak aby był czytelny i tak aby nasz komputer chciał z nami współpracować. Mam nadzieję, że kamizelka Wam się podoba. Choć oczywiście zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie gusta jestem w stanie zaspokoić. No ale cóż, tak to już jest, nie można mieć wszystkiego. Jednakże jeżeli macie ochotę wydziergać ze mną tę kamizelkę, pamiętajcie, że do 8 września rozdaję mój wzór zupełnie bezpłatnie. Wystarczy do mnie wysłać maila, a ja odpiszę razem
ze wzorem, oczywiście w postaci cyfrowej. Kochane, trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo. Powodzenia w Waszych udziergach. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa.